Michał Tuszyński, Le Fans Sportu, z nami Sekwento, który od dobrych kilku minut jest, myślę, tutaj bohaterem wielu osób na sali, bo widziałem niejedną gratulację. To, co działo się na konferencji, to jedno na tym panelu, ale to, co działo się po panelu, to zupełnie rzecz druga. Powiedz, co tam się wydarzyło? Co się wydarzyło? No powiedziałem, że dostanie listwa, to dostał, nie? Jednak ochrona go nie uratowała, nie było tyle ochroniarzy, żeby mnie zatrzymać. Pierw dostał mele na początku, bo powiedziałem, że nie będę mógł się z nim tutaj bił, bo ochrona zawsze, wiesz, wjedzie w ciebie. Ale akurat widziałem, jak robi sobie zdjęcia z fanami i podjechałem mu w listwa, nie? Zasłużył. Także kurde, cieszę się bardzo, bo powiedziałem mu, że będzie cały czas bity za te słowa, co gada do ludzi. Nie ma szacunku do kobiet, do rodzin, dlatego jeb Natana. To jest tak w ogóle, że Natan miał tu do nas przyjść pogadać, ale zobaczył, że stoi Sekwendo, znowu padło kilka mocnych słów i Natan się wycofał z tego, co widziałem. Tak, wycofał się, mówi, że jak ja tutaj będę, to on nie będzie, bo ma wyjebana mnie, nie będzie mi dawał atencji. Chuj, obstrancem jeden. Słuchaj, muszę cię o ten panel zapytać, bo ja, szczerze mówiąc, przecieram czasem oczy ze zdumienia, bo ja na przykład znam Gracjana z tego świata sportu, że on zawsze był gościem, który ma krótki ląd. No. Salim Tuari też dostał z mikrofonu i zastanawiam się, gdzie są tego wszystkiego granice. No właśnie, na to nie ma tych granic, wiesz o co chodzi. No mówię, on nie wie, do kogo mówi, wiadomo, on myśli, że jest jakimś nieśmiertelny albo coś. Ale wariacie, skończy się internet, to na pewno do każdego dojdzie i nie wyjdzie sobie na miasto chłopak, ani nie będzie miał szacunku do ludzi, nie? Ty się gdzieś tam też zdziwiłeś, że na przykład Salim po tym, co się stało, gdzieś odpuścił sobie, albo ale to, że Gracjan cały czas odchodzi? To są sportowcy, wiesz, oni też nie chcą krzywdy mu zrobić, bo jak mógł taki Gracjan czy Salim to by krzywda mu się stała i by nie doszło do walki. Z jednej strony tak, z drugiej każdy ma jakieś granice i wydaje mi się, że on może je przekroczyć. No to, no wiadomo, widzisz, no też już chciał klapkiem go życia, on mówi, jakby on mi takie coś zrobił, ja bym go zabił. Miałbym czy bym zawalczył z bombą, czy nie, ale bym go poczekałbym za kulisami go bramą. Dobra, porozmawiajmy teraz o tobie już, nie o Natanie, tylko o tobie. Sekwento 2-0, 3-0, bo ta ostatnia walka, to, że gdzieś wszyscy skazywali cię, no nie byłeś pewnie faworytem dla wielu osób, ale no wiesz jak było, pamiętasz doskonale. 3-0, jak ogłosili mnie i Lizaka, nie? No to można gdzieś po takiej walce, wiesz, to ty pewnie wierzyłeś w siebie cały ja czas, wierzyłem, ale wiele osób myślę, że gdzieś się przekonałeś do siebie. Prawie większość osób myślała, że przegram, nie? Ale czujesz tak, że parę osób przekonałeś do siebie ty? No pewnie tak, na pewno. Jak większa publiczność powiedziała, że widziała, że ja przetrenowałem to i mówiłem zawsze to gdzieś na wywiadach, że jestem pewny i wygram tą walkę, nie? No wiesz dlaczego tak jest? Bo wszyscy zawsze mówią, że ciężko pracowali, a nie wszyscy to robią. Widocznie Sekwento to zrobił. Ciężko pracowałem, teraz tak samo zapierdzielam, półtora miesiąca, cały czas jestem w treningu, nie imprezuję, nie melanżuję. No i zrobię robotę dobrą, na pewno pokażę z siebie wszystko, na pewno, ale będzie to lepsza walka jeszcze niż z Lizakiem. No i zapraszam, nie? 8 czerwca Sekwento wjeżdża w bombę, nie? No właśnie, chciałem zapytać cię o bombę. Ja o nim nie wiem wiele, oprócz tego, że wiem, kto jest jego bratem. Dlatego zastanawiam się, jak duże to będzie wyzwanie sportowe, tylko nie wiem, czy ty znasz odpowiedź. No ale ja też nie wiem, jak bomba walczy, bo on nigdy ani na jednej, ani na żadnej gali nie walczył. Tylko słyszałem, że jest wariatem, że gdzieś się na ulicy bił. No. Ale ulica to jest ulica, a mata to jest mata, nie? Ja też się na ulicy dużo razy biłem za mało lata, wiesz co chodzi. No. Także klatka zweryfikuje, wygra lepszy. Ja jestem przygotowany i na pewno damy koleczkę. I to jest pierwsza walka, także od razu z takiej grubej bomby wjeżdżamy. Walka z bombą, super sprawa, chociaż myślę, że gdzieś kolejka jest. Byś był na pewno w kolejce, ale taki Natan gdzieś mógłby być na celowniku. No na pewno będzie, cios tak samo jest na celowniku. Nie wiem, Ferrari coś tam się pruje. Ja zapraszam, ja mogę z każdym się bić. Nie? Tylko, że z Natanem walki może nie być. Sam wiesz, że mogą być trzy klepnięcia i koniec. To jest no, właśnie to. Z takim cwaniakiem, z taką to chcemy mu za pieniądze właśnie za i nie wie, że gdzie jest jego miejsce. Jak jest taki cwany na panelach, to nie wychodzi do klatki się na. Powiedz mi, konkurencyjna organizacja do tej, z szacunku też do tej, gdzie jesteśmy, nie będę gdzieś tutaj rzucał jej nazwą, ma szansę wypełnić Stadion Narodowy? Wydaje mi się, że wypełni, wiadomo, bo to fejm ma dużą publiczność i życzę im, żeby wypełniła całą halę, cały stadion i na pewno będzie to fajne, bardzo fajne widowisko. No kurde, na Narodowy walczyć, nie? Patrz, a tyle osób mówiło, że friki się kończą, no a tutaj Narodowy. Mówi, a tutaj Narodowy, nie? Także szacunek, fajnie, fajnie. Słuchajcie, friki się nie kończą i na pewno nie kończy się Sekwento, bo on się dopiero rozpoczyna. Bardzo tobie dziękuję, wszystkiego dobrego. Piąteczko.